Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj kolejna paczuszka, tym razem od Wojtka. Mam nadzieję, że to dobrze pamiętam, bo wysłał mi wiadomość na Messengera i chyba to był Wojtek. Raczej bynajmniej tutaj jest podpisane, że jest Wojtek. Nazwiska oczywiście nie podam, numeru telefonu też nie, bo nie. Maila też nie, bo nie. Także Wojtek, dziękuję bardzo. To na auto, na karbonik. Ciężka, mała, ale słuchaj, ciężka, kurde. Ciekawy jestem, co on tam wysłał. Widzę, grubo zapakowany. Tak mega profesjonalnie. Ależ napchał tego, ojej. O, i karteczka, tylko nie wiem, czy mogę ją czytać. Ekipa Wilskar. No proszę, od ekipy. Świetnie. Otwarty 24.04. Kurczę, tu jakieś powłoki. No dobra, to najpierw czytam. Cześć dziadzia, tak jak rozmawialiśmy na Messengerze, podzięce za filmy, przesyłam Ci kilka kosmetyków, których jeszcze nie widziałem na kanale i jestem ciekaw, co o nich powiesz. Świetnie, dziękuję. Niżej masz listę, gdyby coś się rozlało w transporcie. FX Protect Interior Detailer, Sky Detailer, Spectral jakiś, Rain Coating, kurczę, więc powoli kończy się ważność po otwarciu według producenta, ale może jeszcze uda Ci się coś położyć. Pewnie, że się uda. Wrapster, Cobra, Pure Chemie, Tar Remover. O, nie mam tego. Nowy szampon, nie miałem. Nowy? O, nowy dressing od Pure Chemie. Z tego co pamiętam, tamten dressing to był to samo, co kupiłem, pamiętasz? W Castoramie produkt pod tytułem Nano Magic? Nie Nano Magic. Co? Kurczę, jak nie zapomnę, to propozycję wrzucę. O, ADBL Hybrid Glass. Autolant mleczko do kokpitu, to miałem. Prostaw Interior Coating. Mat totalny, wręcz rozjaśnia plastiki. Dobra, świetne. Same rodzynki, słuchaj. Wojtku, kurczę. Tak, to wydałem nawet chyba, z tego co pamiętam. Naturalny włos... A nie. Tak, chyba tak, to nawet wydałem. Fajne produkty, bardzo fajne. To jest super, tak. Zapach, rewelacja. To jest bomba, to wiem. Papierek, ładnie zapakowany. O, ktoś lubi FX Protect, kurczę. No dobra, no, dwie smyczki, rewelacja. Będzie na czym wieszać pady do suszenia. Z takich smyczy właśnie wieszam sobie na garażu. Tutaj zakładam taki od karnisza, kurczę, kółeczko i łapię za to pady i się suszą. Co my tu mamy? Proszę bardzo, ADBL. O, tutaj niuchnę. Kurczę, nie niuchnę, bo zapakowane idealnie. Kurczę, jak oryginał. Wrapster. Ale zapakowane. No, powiem Ci, Wojtek, że jestem pod wrażeniem. Wrapster Cobra. Będziemy badać. Gross Gold. Chyba już mam. Chyba już... Nie wiem, czy wirus mi nie wysłał tego produktu, ale ja mam dobrze. Dobra. Skilly Detailer. Kurde! Fajny zapach, taki nijaki. Tu co mamy? GS Interior. O, porzeczka. Czarna. Ale zapach, super. Rewelacja. Dobra, kładziemy to tu. Co tu mamy? Interior Detailer. A GS? Co to było GS? Jest tu jakiś GS? Nie wiem. Nie widzę. Nie mam pojęcia. No dobra. GS, Interior Detailer. GS, szukamy. No nie mamy. No dobra. Ale fajny zapach. Co on mi przypomina? Coś słodkiego. Dobra. Cyk. I tu mamy co? Pure Chemie. O! Nowy szampon. Ale glut. I śmierdzi. Zasadowo. Niestety. Totalny glucior. O ja. Znaczy, no może nie aż tak bardzo jak ADBL ta nowa seria, ale zapach jest nieprzyjemny, ale obadamy temat. Oczywiście. Tire dressing. Kurde, no to samo co było. Widzę kolor. Ale dokręcony. Ładnie. No tak, ale zapach się chyba różni. No porównam, bo tamten dressing chyba jeszcze mam.
Nie, no też taką gumą balonową. No dobra, no zobaczmy czy nowy. No tamten produkt jeszcze mam, specjalnie trzymam. No i tutaj mamy powłokę. No proszę. Też sprawdzimy może na jakimś autku. Niewiele jej jest, ale na szybkę, spokojnie wystarczy. Super, rewelacja. Bardzo dziękuję. Słuchaj, super produkty, same można powiedzieć rodzyneczki. I rzeczywiście z tego tylko nie miałem tego. I już. No to trafił idealnie. Znaczy, przepraszam, miałem tylko ten produkt, Autolando. No to pięknie, no kurczę. Super. Kartkę to sobie zostawię. Na pamiątkę. Skseruję. Żartuję. Ok. Kartonik leci tu. Nożyk tu. Słuchajcie, no. Rewelacja. Tyle produktów. Same, kurde, rodzyneczki. Żyć, nie umierać. No po prostu fantastycznie. Kurde, kiedy ja to wszystko ogarnę? No dobra, Wojtek, jeszcze raz dziękuję. Kartka. Gdzie to była ta kartka? Kurczę, jak to się nazywała ta firma? Co tu my mamy? Wilskar, właśnie. Dobrze. Także serdecznie pozdrawiam całą ekipę. Ciebie, Wojtku, również. Dziękuję za znakomite prezenciki. Gratisiki. Naprawdę rewelacja. Fajne, popakowane. Rewelacja. Super. Tego jestem bardzo ciekawy. Znaczy, kiedyś się już nim bawiłem, jak wchodził ten produkt ADBL, ale to taki szybki strzał. No uzupełnia, kurczę, niewidzialne wycieraczki i tego. A, niuchnę, nie wytrzymam. Tar remover. Śmierdzi jak tar remover, no co tu dużo mówić. Ciekawe, od kogo to mają. Ciekawe, od kogo to mają, bo kurczę, podobny do... Zapach już gdzieś mi się pojawił. Ale zbadamy teren, zbadamy. Oczywiście w miarę możliwości będę chciał to ogarnąć. Tu tego Wrapstera, Cobra, The Ironizer też pewnie będę szukał. Aż otworzę, słuchaj. Kurde. Zacznę przynudzać, wiem. Aż otworzę, może zapach coś mi powie. Zobaczymy, czy śmierdzi, nie śmierdzi. Ale pewnie pachnie owocowo na bank. Na bank, jak to przy The Ironie. Zakręcone na maksa, pięknie. Kurde. Cóż mogę powiedzieć? Ja już wiem. Ale nie będę zdradzał. Któryś tam produkty miałem i też porównałem do jednej firmy. Filmy się pojawią albo już były. No to już wiem. Czyli to The Iron. To tak naprawdę teraz mam 90% pewności, skąd Wrapster bierze chemię. No dobra, okej. Okay. Dobrze, że uniknąłem. Znam temat. Glut. Oczywiście glut. Dobra, jeszcze raz dziękuję bardzo. Pozdrawiam ekipę. Ciebie, Wojtku, również. Dzięki za gratisy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!